Witajcie serdecznie na kanale Rolnik Szuka. Dziś jestem u pana Janusza. Dzień dobry. Dzień dobry. I Damiana. Cześć. U których prezentuję taki oto sprzęt. Siewnik pneumatyczny nabudowany 3-metrowy. Znajdujemy się w fabryce. I za chwileczkę szczegółowo zobaczycie z tego miejsca, z ujazdu powiatu Tomaszowa Mazowieckiego, jak te sprzęty są wyprodukowane, jak są skonstruowane. Zapraszamy serdecznie. Nawet do 20 na godzinę można tym silnikiem ciąć. Siewnik pneumatyczny, przeznaczony dla polskiego i europejskiego rolnika, nabudowany z najmniejszym zapotrzebowaniem mocy na rynku. Pneumatyka jest napędzana za pomocą silnika hydraulicznego, ale silnik już jest napędzany własną hydrauliką. To widać, gdzie jest podpięta do wałka mocy WOM. Dlaczego tak jest zrobione? Ze względu na oszczędność energii w ciągniku i wygodę pracy. Klienci, którzy się na tym znają, to powinni porównać wydajność hydrauliki minimum 100 litrów, a zapotrzebowanie 16 litrów. Reszta tej hydrauliki idzie, inaczej mówiąc, w komin, w dym. Ale tak jak rozmawialiśmy przy starszych konstrukcjach, to, że zasilamy wentylator hydrauliką bezpośrednio z ciągnika, ogranicza mi nam na przykład podnoszenie, bo olej jest kierowany. Tak, to jest bardzo, bardzo ważny element. Na każdym uwrociu musielibyśmy podnieść, wyłączyć hydraulikę, wyłączyć dmuchawę, podnieść i później pamiętać o tym, że załączymy, bo gdy nie załączymy, nie mamy powietrza, nie mamy transportu zboża do talerzy, do aparatu wysiewającego. A w momencie, kiedy mamy to podłączone cały czas, tych problemów nie ma, nie występuje. Nawet jest to dalej posunięta konstrukcja. Ze względu na to, że to jest sterowane wszystko elektronicznie, to mamy szereg zabezpieczeń. Gdyby tam nie załączymy wałka, bo gdybyśmy zapomnieli o tym, to i tak nam się nie uruchomi aparat. Nie ma czegoś takiego, że to się zapcha. Zbiornik oleju znajduje się w tej podporze skrzyni nasiennej. Dlaczego tutaj? Bardzo wygodny dostęp do zbiornika. Rozciągliśmy to w dużej powierzchni, niewielkiej, wystarczającej, policzonej, żeby olej, który no, jak pracuje, to się musi grzać. Żeby odpowiednio był odbiór tej temperatury wystarczający, mamy wizir poziomu oleju, jak i temperaturę oleju. Temperatura oleju powinna być około 60 stopni minimum. No wiadomo, że jak go uruchomimy na początku, to ta temperatura jest niższa, ale po chwili się tam ten olej nagrzeje do jakichś tam 100-150 stopni maksymalnie i to się tak utrzymuje, nie ma z tym żadnego problemu. A to też teraz przychodzi mi do głowy to, że skoro mamy osobny obiekt, to też mieszanie olejów pomiędzy maszynami. Nie występuje, nie ma. Nie ma. Przez to, że mamy własną hydraulikę, zrobiliśmy jeszcze do tego automatyczne znaczniki. Czyli po podniesieniu siewnika do góry, znaczniki zmieniają się lewy na prawy. Możemy je wymuszać również ręcznie za pomocą przycisku, ale jest możliwość włączenia automatycznie. Tutaj jest czujnik z tej strony. Mhm. Zamocowany, no wał, gdy opadnie, oprze się o tą śrubę, znajduje się poniżej czujnika i w tym momencie on wykrywa, że jest podniesiony. Mamy również jeszcze coś takiego jak podnoszenie dodatkowe albo przyciskanie dodatkowe aparatu wysiewającego, czyli inaczej mówiąc talerzy. Na uwrociach możemy skorzystać z tego, że za pomocą tych siłowników możemy go docisnąć, czyli nie będzie to pływać, tylko będzie to stabilnie przyciśnięte za pomocą zaworu, który znajduje się tam przy zespole hydrauliki. Ręczne to jest. No tak, mamy taką możliwość. Możemy w automacie za każdym razem ustawić tak, żeby ten aparat również się podnosił do góry. Co nam to daje? Przy ciągnikach mniejszej mocy, rolnicy nieraz kupują maszynę troszkę na wyrost, bo mają zamiarze kupić większy ciągnik. No my proponujemy, mówimy, że jak ciągnik ma minimum 4,5 tony udźwigu,
to przy zasypaniu niepełnej skrzyni nasiennej już może pojechać. No, ale no, na podgórkę gdzieś tam może go zrywać. To możemy użyć wtedy podnoszenia automatycznego aparatu wysiewającego i wtedy jest to wyżej od gruntu. Czy nieraz pod górę musi cofnąć, też może sobie podnieść aparat hydraulicznie, żeby nie zawadzić zagarniaczem czy kołem w grunt. Mhm. Czy zaczynając od granicy na przykład najpierw sobie opuścić talerzówkę, a później... Może również to wykorzystać ten element. Jakieś tam nierówne miejsca chcemy sobie wyrównać, to podnosimy sobie aparat i możemy sobie przetalerzować. Użyć jako tylko i wyłącznie talerzówki. Wspomniał Pan o skrzyni też. Robiliście jakieś doświadczenia? Jaka tu pojemność? Tak. Skrzynia nasienna jest 700-750 kg maksymalnego zasypu. Wiadomo, no, zależy to od zboża. Gdy mamy zboże lżejsze, to mniej. Ale pszenicy wsypujemy 750 kg. No rozumiem, czyli taki big bag spokojnie i na dosypanie później big bag też spokojnie. Tak, tak, to jest przewidziane. Te rednice wysiewające mają kilka możliwości regulacji głębokości pracy. Jedna z nich, która jest dość uciążliwa, jest za pomocą tego kółka i tej śruby. No, kółka jest za pomocą śruby tutaj. Aha, jest to możliwość regulacji takiej, powiedzmy, tutaj sobie na równym gruncie jest taka możliwość. Ale oprócz tego mamy centralną regulację głębokości, która jest, regulujemy w zakresie kilku centymetrów i polega to na tym, że sobie proszę zobaczyć, jak fajnie to działa. Czyli dociskamy teraz redlicę. Tak, na przykład zmniejszyliśmy w tym momencie głębokość, bo koło już się oparło. Teraz zrobimy to w drugą stronę. Koło idzie do góry. Stanęło to nam na takim... O! Czyli też zwiększamy głębokość. Też... Oczywiście nie możemy tu robić bardzo dużych zmian, bo jedno koło jest bliżej, drugie jest dalej. Oś obrotu jest w jednym miejscu. Czyli nam się robią większe różnice między kołem jednym a drugim. Ale zawsze możemy wyregulować na polu jakieś 2-3 cm głębokości pracy. Mamy tutaj gumy i to działa w jedną stronę, jak i działa w drugą stronę, jak go podniesiemy. Czyli możemy korzystać jako docisku. Tu mamy siłowniki, blachy regulujące i możemy sobie odpowiednio wyregulować. W tej chwili jest pływanie. Gdy opuściliśmy, tu mamy teraz luz. Te rednice talerzowe też mają swój specyficzny znak. Jeden jest wyprzedzony. Po co to jest? Po to, że łatwiej jest naciąć ziemię jednym talerzem, ale oprócz tego nie wpadają na między talerze jakieś kamienie, które mogą zablokować talerz, obracanie się tego talerza. I wiosną szczególnie, gdy mamy mokro, na całym polu jest sucho, ale gdzieś jest jakieś zadolenie, może się coś tam oblepić, ale gdy są przesunięte między sobą, jeden drugiego czyści. I nie występuje, w ogóle nie występuje oblepianie tych talerzy. No, ktoś powie, no konkurencja ma jakieś czyściki. Działają, ale one jak będzie dużo tego błota, tej gliny się przylepi, to się też nie chce się obracać talerz. A tu w tym momencie, kiedy się te czyściki oba kręcą, jeden drugiego wyczyści zawsze. Czy tutaj ten zespół wysiewający jest całkowicie robiony przez Was? Talerze również są... Tak. Nie występuje na rynku taki talerz i taka piasta, która by spełniła moje oczekiwania, bo tu chodzi o łożysko, które jest wielowarstwowo zabezpieczone przeciw kurzowi, wodzie, ziemi i tak dalej. To są specjalne łożyska i dlatego musieliśmy dorobić swoją piastę i dostosować specjalne zabezpieczenie i tłoczenie tego talerza musiało tu wystąpić, bo tam się nie mieściło zabezpieczenie, dlatego musiałem wykonać talerze, bo na rynku takich nie ma. Albo do tej pory nie było, może będą. Ciekawią mnie te czujniki. Do czego one służą? Proszę pana, te czujniki służą informacji dla rolnika, gdyby mu się zapchała ta rurka. I no zapchała czym? No czym się może zapchać ta rurka? Przede wszystkim jakimś tam brudnym zbożem, które tam może być jakiś kłosek czy coś. I wtedy po napełnieniu się tej rurki dotąd pokazuje, informuje rolnika, że jest tam niedrożność. Mamy jeszcze tu taką nowatorską rzecz. Dzisiaj jest moda i w zasadzie ta moda stanie się według mnie standardem. Wysiew rzepaku bezorkowo.
jest to bardzo, bardzo, bardzo nowoczesna metoda może u nas, ale już na zachodzie nikt nie sieje rzepaku inaczej. I teraz tak, gdy siejemy bezorkowo rzepak, czas nas goni, bo żniwa się przeciągły, bo było mokro, bo tam się kombajn zepsuł albo coś, a termin wysiewu rzepaku już, jedziemy jakimś tam agregatem i wsiewamy rzepak. Gdy mamy dużo słomy pożniwnej, gdzieś tam coś leżało, każdy jeden oddzielnie zagarniacz sobie pracuje. Nie ma czegoś takiego, że się ciągnie za nami, wpadło coś tam, jakaś większy element nieczystości, to się podniosło i wyleciało. Oprócz tego, gdybyśmy trochę nam się cofło, to też mamy tutaj taką zawiasę, opadowo, nie na sprężynie i to opadowo najlepsze daje efekty. Nie jest tu potrzebna sprężyna. Sprężyna jak przyciska, to jest to za mocno, to się wtedy redli, a to ma tylko leciutko tak przewłóczyć to pole. Z jednej strony mamy schodki podnoszone bardzo lekko, swobodnie do góry. Nie są podparte na ziemi. Gdybyśmy zapomnieli ich podnieść, to nam się tutaj pod spodem nic nie urwie. Są bardzo stabilne, jestem dość ciężkim facetem i to bardzo stabilnie stoi. Oprócz tego mamy z tamtej strony ciekawostkę. Faktycznie, też coś jest. Ta ciekawostka to jest pomost. Możemy sobie podjechać jakimś busikiem z nasionami w mniejszych nieraz opakowaniach i nie musimy z busika schodzić, wchodzić. Możemy sobie go rozłożyć, położyć na padce, inaczej mówiąc, i przenieść spokojnie. No to jeszcze nurtuje mnie, dlaczego aż taki duży wał? Takiej dużej średnicy. Duża średnica na lekkich gruntach, nieraz jest sucho, robi się klin, może się tam coś pchać, a tak duży wał się będzie toczył, nie ma problemu. Jak wcześniej powiedziałem, jest to, my chcemy, żeby każdy rolnik mógł zastosować do każdego sprzętu, każdego ciągnika, który ma małej mocy i sobie pojechać zasiać pole. A jak będzie mniejszej średnicy wał, czyli on się trudniej toczy, więcej mocy, więcej paliwa, więcej pieniędzy musi wydać. Tak rozmawiamy i w sumie większość elementów faktycznie robicie sami. Syn też mi wspomniał, że nawet siłowniki hydrauliczne. Tak. Też produkujecie. Też produkujemy. To siłowniki hydrauliczne produkujemy już od dawna. Tutaj też jest taki element, żeby nie stosować jakiś tam podpór do znaczników i tak dalej. To jest siłownik dobrany odpowiedniej długości i tu mamy taki element, który się tu opiera, że on tylko schodzi do tego miejsca, nie tłucze po skrzyni. Tu na kulę miejsce, tak? Nie. Czy tam, co to jest? To jest miejsce na tą pompę, żeby sobie odłożyć, położyć w tym miejscu, żeby nie musiał klient gdzieś tam odkładać na ziemi. To jest filtr. Dodatkowo założony też, żeby niczego nie odkręcać, żeby był na wierzchu, jakby trzeba było, zalałby jakiegoś brudnego oleju czy coś, to mamy założony filtr. Filtr jest łatwy w wymianie. Odkręcamy te dwie śruby, jest na miejscu. Rozmiar talerzy jaki jest stosowany? Były 510, ale w tej chwili jest zmiana na 460. Chodziło nam o to, żeby podnieść prędkość pracy. Zrobiliśmy to już takie próby, że nawet do 20 na godzinę można tym siewnikiem siać. I wszystko powschodziło. I dlatego zmniejszyliśmy średnicę talerza, żeby tak daleko nie rzucał tej ziemi. Wystarczający jest ten talerz. Do siewnika nie jest potrzebny większy talerz. Uprawa przedsiewna powinna być nie więcej, według mojego zdania, może inni rolnicy mają inne zdanie, 5 cm do 8 to jest taki maksa według mojego zdania. Co to jest? Ktoś by zapytał. Skrzynia nasienna. Skrzynia nasienna jest otwierana za pomocą prostego urządzenia, zamykana plandeką. Możemy sobie teraz tutaj sypać zboże. W różny sposób. Jak wcześniej mówiłem, za pomocą tego pomostu z auta możemy chodzić po schodach też, jak ktoś woli. Ma dużo siły i chce wyrabiać tężyznę fizyczną. Możemy sypać z big bagu. Jeśli mamy ładowarkę, nie ma żadnego problemu. Z każdej strony podjedziemy, wsypiemy. Ale gdy mamy tura, jeszcze krótkiego, nie mamy wideł,
nie mamy z której strony podjechać. Dlatego mamy tutaj ten znacznik z taką tu zawiasą. Możemy sobie wyjąć z woźnia, znacznik złamać i podjechać blisko i sypać z turem materiał siewny. Przemyślane rozwiązanie. Naprawdę. Tak jest. Mamy tutaj głowicę wysiewającą, która dzieli równo na 24 rurki. Na zamówienie możemy zrobić na 20. Również jest taka opcja. W skrzyni nasiennej mamy dwa czujniki poziomu zboża. Jeden taki mniej więcej po środku, drugi czujnik jest u samej góry i pokazuje pełno tego zboża. Ale mamy również trzeci czujnik. Tu go nie widać. On jest w aparacie wysiewającym. Dlaczego on jest w aparacie? Bo aparat wysiewający ma zasuwkę. I ktoś by zapomniał otworzyć tej zasuwki, pojedzie siać i powie, no coś mi zboże nie ubywa. Ten czujnik w aparacie nam pokaże, że nie ma tam zboża, na wyświetlacz wyświetli problem, że jest pusty, nie ma zboża. Aparat wysiewowy jest wykonany ze stali kwasoodpornej. Tu mamy taki podgląd do czyszczenia, taki wizir. Otworzę, pokażę jak to wygląda. I tu mamy rolki wysiewające. Te rolki są w tej chwili zamontowane do wysiewu zboża. Możemy wysiać powiedzmy za pomocą tych rolek od 100 kg, no może i 60 też, 70, ile tam chcemy, do 300 kg, możemy i 400 wpisać, ale już wtedy nie pojedziemy z prędkością taką 20 na godzinę. Wyświetli nam taki błąd, żebyśmy zwolnili. Napęd tych rolek jest za pomocą silnika elektrycznego. Silnik jest BLDC. Co to znaczy BLDC? Jest to bezszczotkowy silnik. Tak jak silniki indukcyjne, nie mają szczotek, nie ma czegoś takiego, że w jakimś tam przeciążeniu wpadł jakiś, nie wiem, kamień, kłos i się zatrzymał, szczotki się spaliły, czy komutator, czegoś takiego nie ma. To powiedzmy cały mus naszego siewnika, kilka kabelków, które wchodzą i muszą do tego sterownika wchodzić ze wszystkimi informacjami. To jest szczelna, hermetyczna skrzynka. Siewnik może stać na dworzu, tam się woda nie dostanie, nie ma żadnego problemu. Skąd on wie, z jaką prędkością jedzie? Prędkość mierzy to urządzenie. To urządzenie jest to antena GPS-u. To jest tylko i wyłącznie do pomiaru prędkości. Niczego więcej, nie mamy tutaj rysowania map i tak dalej, tylko mierzymy prędkość. Ale ktoś powie taką rzecz. GPS działa z opóźnieniem. Tak, z opóźnieniem 1-2 metrów zawsze działa. No to 2 metry mamy niezasiane. Mamy przewidziane rozwiązanie tego problemu. Polega to na tym, że mamy na stałe włączoną prędkość startu. Gdy opuścimy siewnik, rusza aparat wysiewowy i rolnik może poczekać 1 sekundę, 2 sekundy, w zależności ile chce. Rusza silnik z prędkością ustaloną, jest to 5 na godzinę. Rusza silnik, dmuchawa sobie pracuje, podaje zboże i zanim ruszymy, to już zboże znajduje się na końcu w rurkach. Jak będzie chciał, to może opuścić i ruszać od razu. W ciągu 2 metrów GPS prędkość określi i zacznie pracować GPS. Dla klientów, którzy nie chcą GPS-a, mamy rozwiązanie koła ostrogowego, które mierzy prędkość również dokładnie, ale już nie wolno jeździć z prędkością 20 na godzinę, nie wolno jeździć 15 na godzinę, tylko do 10, 8, bo koło ostrogowe podskakuje, robi błędy. Czyli coś za coś, tak? Coś za coś. Ja mam też gospodarstwo, robiłem próby na za pomocą koła ostrogowego. Nie widzę jakichś bardzo wielkich zmian w tym wszystkim, ale wolę mieć GPS-a, jest to bardzo precyzyjnie zasiane, dokładnie. Prędkość jest mierzona. Nie zastanawiamy się, czy od miedzy, czy tam koło wpadło za nisko, czy nie wpadło. Nas to nie interesuje. Jedziemy, prędkość jest mierzona bardzo precyzyjnie. Widzę, że bezobsługowe. Tutaj. Tak. Piasty bezobsługowe, żeliwne, wykonane też w mojej firmie. Dlaczego wszystko chcemy robić sami? Ktoś pomyśli, że wszystko chcemy robić sami. Byśmy kupowali.
Ale no, ta piasta żeliwna jest bezobsługowa, jest zrobiona z odpowiednim uszczelnieniem, odpowiednim łożyskiem, ale tutaj mamy gładką powierzchnię, bo piasty na rynku, które występują, to mają śruby tutaj powiedzmy sześciokątne, a tu mamy śruby schowane. Łatwiejsze mamy dostęp do części, bo sami to wykonaliśmy. Więcej tych śrub jest, nie ma problemu, że tutaj nam coś pęka, bo te piasty, które występują, to są przeważnie czterootworowe, to mamy sześć otworów. I wał rurowy jest jedyną opcją tutaj? Nie, proszę pana. Wały są, jaki klient, jaki rolnik chce, taki wał mu tutaj zamontujemy. Wał rurowy FI600 jest to standard. My proponujemy jeszcze taki wał oponowy. Jest bardzo to uniwersalny wał, jest tutaj 13 kół, koła są przykręcone parami, jedno z nich jako 13 w środku jest przykręcone oddzielnie. Dlaczego wał oponowy, tak jak go preferuję? To koła są pneumatyczne, mają dużo elementów drobnych, rozgniatają pecynę, na pewno się nie oblepia, nie ma żadnych skrobaków, toczy się bardzo lekko. Bardzo to dobry wał jest, ja tak uważam. Są wały gumowe, no oczywiście na terenach takich, gdzie jest tam naprawdę może dużo gliny, suchy, mocno dobrze zdrenowanych. Chce rolnik taki wał, jest możliwość zamówienia takiego wału. I każdy jeden, crosskill, co chce, taki wał mu przykręcimy. W środku tam jest czujnik prędkości, a ten czujnik prędkości jest tylko i wyłącznie po to, żeby wyświetlać, jaka jest prędkość na sterowniku. Jak i również mamy tam taki zawór, sekwencyjny zawór, gdzie ustawimy prędkość dmuchawy na sterowniku i czy mamy obrotów 1000 czy 2000 na ciągniku, zawsze dmuchawa się kręci z obrotami nastawionymi przez nas. Przy ciągnikach starej generacji to wiadomo, że te obroty się zwiększają, a przy nowej generacji wręcz odwrotnie. Przy ruszaniu mamy większe, a później mniejsze. I wtedy by ta dmuchawa mogła pracować albo za wolno, albo za szybko. Na przysianiu rzepaku by pracowała za szybko, wyrzucałoby gdzieś tam do góry rzepak, bo to lekkie, malutkie nasionko. A przy sianiu pszenicy zwiększamy prędkość, zwiększa nam się ilość tego ziarna w tym samym czasie, a zmniejszyłyby się obroty na przykład dmuchawy przy tych nowych ciągnikach, gdzie mamy skrzynię bezstopniową. Czy nawet mamy skrzynię stopniową, gdzie on sobie te biegi w trakcie może podnosić do góry, a zmniejsza się obroty silnika. Wtedy by nie zdążyła tego ziarna napompować. Wyświetlacz się odpala po załączeniu prądu. To jest tylko i wyłącznie wyświetlacz. Jedna bardzo ważna rzecz. Ten wyświetlacz jest połączony z ciągnikiem radiowo. Czyli nie mamy tu dodatkowych przewodów. Teraz niech pan sobie wyobrazi. Mamy tyle ciągników, tyle sterowania i wszystkimi tymi przewodami wjeżdżamy tutaj do środka, żeby to monitorować. Nie te czasy. Tu pokazuje się taki spinacz, czyli jest to połączone. Alarm wentylatora. Wentylator nie pracuje, bo mamy ciągnik zgaszony. Oprócz tego piszczy nam, bo to pisze pusto. Czyli o tym czujniku wcześniej, co mówiłem, jest w aparacie wysiewającym. Ale możemy zrobić taką rzecz, że wszystkie czujniki mamy tutaj podświetlone i każdy czujnik możemy wyłączyć. Po co jest zrobione, żebyśmy go wyłączyli? Nieraz mamy jakiegoś pecha, że czujnik się urwał, bo nie wiem, było jakieś drzewo, jakiś konar gdzieś tam został, gdzieś, no czujnik, no urwał się przewód. Możemy go wyłączyć i tak samo możemy wyłączyć czujnik teraz aparatu wysiewającego. Wszystko w tym siewniku jest tak zrobione, że w zasadzie uszkodzenie jakiegokolwiek czujnika, czy sterowania dmuchawy, czy czegokolwiek, możemy zasterować ręcznie i wyłączyć sygnał dźwiękowy. Również jest tak zrobione w kombajnach. To jest rozwiązanie typowo rolnicze, żeby dało się pracować. I teraz włączyłem i teraz pokazuje nam pusto, ale już nam nie piszczy. Alarm wentylatora piszczał tylko przez chwilę. Czujnik, alarm, pusta skrzynia nasienna będzie piszczał cały czas. To jest nasz główny ekran, gdzie pokazuje nam operatorowi, który siedzi, wszystkie pokazane czujniki, to co potrzebuje wiedzieć podczas pracy. Czyli mamy to wysiew hektarów, automat prawy, automat lewy. Wszystko zależy od tego, czy zaczynamy od lewej, czy od prawej strony, który włączamy.
Później mamy tutaj, no, hydropak tu jest nazwany, to chodzi tam o to podnoszenie nam z tyłu redlic. I też mamy tak automat, czyli po podniesieniu, oderwaniu się siewnika od ziemi, on podniesie dodatkowo redlicę jeszcze wyżej. Nie wszyscy z tego muszą korzystać. Ja korzystam nie zawsze, jak u siebie pracuję. Włączyłem ścieżkowanie i możemy zrobić najpierw wszystkie ścieżki, bo mamy tutaj GPS-a w tym ciągniku. Albo włączyć ścieżki, tu wyłączymy i włączyć ścieżki automat. I teraz pojawił się pierwszy przejazd i przejazd po podniesieniu i opuszczeniu zrobi się drugi przejazd. I akurat ja chyba włączyłem opryskiwacz 15 metrów, długość opryskiwacza 15 metrów, tak? Czyli za trzecim razem na trójce będzie się pojawiało ścieżkowanie. Coś tutaj mamy takiego, gdzie wcześniej mówiłem, wysiew przed. Zanim ruszymy, to już aparat zaczyna startować. Mamy tutaj parametry, czyli parametry wysiewu. Jak zrobimy próbę kręconą, to wpisujemy, ile nam wyleciało tych kilogramów, ile chcemy wysiać i to nas interesuje w zasadzie tylko tyle wpisujemy, ile chcemy wysiać. Wysiew całkowity, no to pokaże nam, ile tam tych hektarów, taki licznik jest wszystkich zrobiony, poziom zbiornika. Możemy wpisać, ile kilogramów wsypaliśmy, albo on zrobi to z czujników. Z czujników mniej dokładnie, z tego zrobiłby dokładniej. O programie to jest dla nas wentylator. O. I tutaj jest aktualna prędkość, zadana prędkość wentylatora mamy w tej chwili aktualna 0, no możemy sobie zadać ile tam chcemy. No przy wysiewie w granicach tam 200 kg powinniśmy tak około 2000 obrotów dać. Próba kręcona, czyli teraz gdybyśmy naciśli start, ja to zrobię. No to będzie się kręcił 10 obrotów wałek, po 10 obrotach wyłączy się i wtedy możemy sobie to zważyć. Jakbyśmy chcieli wiedzieć, ile wałek się obrócił na hektar, też możemy sobie to policzyć. Mamy tutaj jeszcze też fajną rzecz, zwłaszcza dla tych klientów, którzy robią usługi rolnicze, wysiewu, albo chciałby zasiać sąsiadowi. I teraz mamy tu opróżnianie zbiornika. Zostało ziarna, podjeżdżamy siewnikiem na miejsce, jakiś beton, możemy plantekę rozłożyć, robimy start i w tym momencie nam się opróżnia zbiornik. Dotykowy, widoczny, dość duży ekran, pokazuje wszystko. Mówiliśmy o próbie kręconej, to jest nasz pojemnik rozkładany, tu jest dobry dostęp, tutaj go sobie podstawiam i tu mam taki haczyk i wiadereczko sobie wisi. Teraz co, no należy nasypać zboża. Mamy zboże czyste, a myszy zrobiły swoje. I po to są potrzebne właśnie wszystkie czujniki, bo się potrafi coś zapchać. Nie może być widać, niech będzie widać, niech będzie widać, niech będzie widać. To ktoś będzie widział, że jednak myszy zrobiły swoje. No i co? I teraz naciskamy, mamy zboże zasypane, naciskamy, próba kręcona. Zdejmujemy, ważymy 3,93. Musimy pamiętać, zawsze po próbie kręconej, teraz pociągamy, otwiera się, zamykamy i tu się zamkło. Wychodzimy z tego, parametry, wprowadzanie. No i tam było po odjęciu tary, było 3 kilo 333. Tu je było już wpisane, to w zasadzie mamy wszystko, wychodzimy z tego. Nie zatwierdziłem. O, po zatwierdzeniu wychodzimy i jesteśmy tu już w obszarze głównego monitora. Wysiew, no to mamy powiedzmy tak samo. Chcemy 200, 180 kg, bo 200 to trochę za dużo. 180, to wpisujemy 180. I tylko tyle i to są nasze
ustawiania parametrów siewnika. No jeszcze co potrzebujemy ustalić? Wcześniej mówiłem o wentylatorze. Wentylator. Ustawiłem 2500 obrotów, to już nie będziemy go zmieniać. Tak zostawimy. Co jeszcze poza siewnikami, panie Damianie? Poza siewnikami głównie zajmujemy się maszynami uprawowymi. Tak jak widać zbiorowisko maszyn, głównie tu widzimy agregat bezorkowy Porto na systemie Delta Flex z naszym, może nie patentem, ale z wykorzystaniem zabezpieczenia hydraulicznego. Jak tu widać głębosze, też właśnie mają to rozwiązanie. Siłownik może wydawać się cienki, ale przy 120 atmosferach ma taką samą siłę nacisku jak podwójna sprężyna u innych marek. Tutaj jak widać brony talerzowe od 3 metrów do, tutaj chyba w tym miejscu ta jest największa 5-metrowa, ale robimy również nawet i 7-metrową. Jest to jedna z najczęściej sprzedających się maszyn na talerzu 560 bądź 610. Jak tutaj widzimy, ta ma możliwość zamontowania wózka tylniego. Składana przy użyciu 4 siłowników. Jedna z takich naszych patentów to zabezpieczenie typu hydroklucz, które po złożeniu zapadkę z drugiej strony zaskakuje na ten stworzeń, a w momencie, kiedy ma się rozłożyć, ten siłownik wciąga ten stworzeń do siebie i odbezpiecza maszynę. No i co najważniejsze, bez ingerencji operatora. Jest to w ten sposób skonstruowane, że nie ma możliwości popełnienia błędu przez operatora. Zaczyna składać maszynę, a stworzeń jeszcze nie odbezpieczony. Dużą właśnie częścią naszej sprzedaży są wały. Jak tutaj widać, zapas żeliwa co najmniej na 50 sztuk. Tak mi się wydaje. Robimy od szerokości pracy od 3 metrów do 6,20. W 3 typach, składanych ręcznie, składanych podczas cofania i składaniem za pomocą 3 siłowników na siebie. Co więcej, najczęściej sprzedawaną maszyną na tą chwilę to i nadal jest talerzówka. Nadal 3-metrowa, czyli na takie polski trend. No, nie zawsze, nie tylko w Polsce, ale i również za granicą. Nie jesteśmy tacy, że 3-metrowe lubimy, tylko gdzieś tam w innych krajach też jest to popularne. Tak, tak. Rozmiary. Bały u nas w maszynach zakładane są pod specjalne zamówienie klienta, więc 3-metrową maszynę można mieć praktycznie z każdym wałem. Jak tu widać Packer, tam gdzieś leży na stosie tołownikowych i daszkowych wałów. Każda rydlica wysiewająca w siewniku ma trafiać w odpowiednią część koła, aby nie zdarzyło się takie miejsce na polu, gdzie rydlica siała w niezasiany, w nieugniecioną przestrzeń. Działam na automatycznym hydropaku, z tej względu, że jest tu pewien nasyp i po to, żeby przez przypadek nie zawadzić w jakieś tam drzewo coś, czy bądź inną przeszkodę. Od razu na monitorze widzimy, że wszystkie rurki są drożne. Prędkość wentylatora na tą chwilę mamy 2200, lecz zadana jest chyba 2800, 2700. Chwilę przy ruszeniu wszystko wróci do normy. Nastawiamy waltrę na swoje miejsce. Lekka podcówka. I opuszczając siewnik na dół, również rydlice też nam się opuszczą razem z podestem. O, jak pięknie. I to jest ten automat właśnie hydropaku, że tak. Po opuszczeniu maszyny automatycznie to jest wykrywane i przekazywane gdzieś tam impuls do rozdzielacza, który opuści hydropak. Także tak. My już tutaj nie regulujemy hydrauliką, hydropak sam opada. Tak, chociaż możemy to mieć w opcji góra-dół ręczną, ale po co, skoro jest automat? Na tą chwilę jedziemy 13 na godzinę, ale możemy jechać 16.
bez ingerencji podnoszę maszynę i hydrowak automatycznie podnosi również za mną. Nie powiedzieliśmy o jednej z ważnych, a jednak podstawowych rzeczy, jak ochrona antykorozyjna. W fabryce AM Jotagro Brastal stosujemy w 99% głównie lakierowanie proszkowe. Tym, że bardzo ważna sprawa jest taka, że zbiornik zasypowy jest wykonany z blachy ocynkowanej i dopiero jest lakierowany proszkowo. Każdy inny z podzespołów, jak talerzówka, wały, wszystkie elementy poza skrzynią i te grubsze elementy tak naprawdę są wcześniej ośrutowane w specjalnej maszynie, która zdejmuje wyższą warstwę zanieczyszczeń typu rdza czy zabezpieczenia antykorozyjne, które kuty zabezpieczają stal do transportu. Tworzy strukturę, w którą lakier proszkowy wnika. To powoduje, że mamy naprawdę bardzo wysoką odporność antykorozyjną. Dzięki temu nie martwimy się o nasze produkty, czy one stoją na składzie. Pod chmurką? Pod chmurką, tak. Załącz wentylator. Wałek poszedł. Dodaj gazu, wciśnij start. Tak właśnie. I teraz prowadzenie. Dobra. Prewes, prowadzenie. Prowadzenie tu jest. Na auto, no. O, i opuszcza hydropach, prowadzenie już mam. No i tak się właśnie obsługuje ten siewnik. Tak naprawdę, jeśli mamy wszystko dobrze zaprogramowane, no to wiele nie pozostaje do roboty, bo i znaczniki się przerzucą na obrociu i hydropach tak. Cały czas się podnosi. Ścieżki też się załączają po odpowiednim zaprogramowaniu, co odpowiedni przejazd, więc to już nam odpada i tylko siejemy. Fajnie, że te czujniki też są w połowie. Jak nie, są trzy w sumie czujniki, bo jest na samej górze, czyli jest pełno, połowa i pusto. I pusto, nie? Także też wiemy, co się dzieje w skrzyni, jaki jest poziom zapełnienia. Albo zatkania. Tak naprawdę to się nie zwraca na to uwagi, ale temat siewu na usługi. Jeżeli mamy standardową skrzynię, standardowy siewnik, spuszczanie resztki złoża po usłudze jest bajecznie proste, bo włączamy wysyp. Tak. Ten, próba kręcona. Gdzie niektórzy muszą albo mieć bardzo duże doświadczenie a propos swojego siewnika, albo zrobić to, żeby to zrobić bardzo dokładnie, albo robią jakoś tam mniej dokładnie. No to mamy uwrocie, teraz będzie siewnik w górę, hydropak też w górę, no to fajnie działa. Valtra jest dużym ciągnikiem, także tutaj no, nawet nie ma co rozmawiać o tym, czy ona sobie daje radę, czy nie. Tak właśnie, ale mamy klientów, którzy używają traktorów o niższej mocy, tak na przykład 100-105 koni. Minimalne takie zapotrzebowanie mocy, żeby w pełni wykorzystać ten siewnik, to jest 120 koni. Pole takie testowe, także naprawdę nie zwracajcie uwagi, że tutaj jest pusto. Chwilę sialiśmy, żeby zobaczyć, jak to wszystko działa. No i działa, tak. No, kwestia ustawienia wszystkiego pod swój ciągnik, nauczenia się tego sterownika i możemy śmigać. Zainteresowanych zapraszamy na pokazy, na testy. Tak, stronkę macie jakąś? Tak, ten produkt jest na obu stronach, na obu stronach producenta, czyli na amjotagro.pl oraz brastal.pl. A powiedz mi jeszcze o cenie, bo to jest na pewno ważny aspekt. Ile trzeba zapłacić na ten moment, czyli koniec kwietnia 2022, ile trzeba zapłacić? Na tą chwilę wersja taka, jak tutaj siejemy sobie, oscyluje w okolicach 80 tysięcy netto. Zobaczymy, co pokaże los, ale myślę, że ta cena zostanie z nami na dłużej. No, czyli pewnie konkurencyjnie. To już sobie rolnicy, widzowie na pewno porównają. Tak właśnie. Kończę odwiedziny w tej fabryce. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Maszyny, które tutaj są produkowane, to głównie maszyny uprawowe, ale i ten siewnik, który mam nadzieję zaprezentowałem dość szczegółowo i wszystkie informacje, które z nim związane Was zaspokoiły, a jeśli nie, to oczywiście kontakt już bezpośrednio z AMJ Agro i tam się dowiecie wszystkiego. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego odcinka na kanale Rolnik Szuka. Trzymajcie się i cześć!